zbliżają się. Idą, ja dzisiaj pierwszy wystartowałem. Andrzej, prezydent i kolega Andrzeja. Pogoda się ładna. No, zbliżamy się do geocachu LLS. No, nie zbaczając ze szlaku, będzie albo tu, albo tu. No tam taka dziupla jest na dole, tak? Na dole. Sprawdzimy. Znają cele, to lubi do góry. O. Jest? Jest, żeby to mi nie wypadło. O! No. Także warto przyjść, żeby odkryć. No. Także, o, ślimaczki. Proszę ciebie, nawet strażnicy tego są. Skarbu, te ślimaki, o. O, Andrzej, ty Francuz jesteś, to może ma zagrycha jest. Zagrycha, no. Także. O. Co tam w środku? Zapałki są? O, zapałki są. To, ale flaszki nie ma. No, a była flaszka czy nie? No nie, no nie wiadomo, no. W końcu jak nie była, to będzie. Akurat chyba mam takiego płaskiego żubra. Także teraz jeszcze czeka mnie długa droga na Krzemieniec. No. Już w tym roku myślałem, że nigdzie nie dotrę. A tu człowiek jednak, już myślałem o Jesionce Dębowej, ale święty Piotr powiedział, żeby zdobyć jeszcze, jak przegonisz zera, możesz myśleć o odpoczynku. No a że nie, chyba go nie dogonię, Także whisky jest na co? No to niech sobie Stargardzka siedzi. Dobra. Także dziękuję z tego miejsca LLS za lekciutką rozgrzewkę. Dopiero lekką się spociłem. No bo tam dalej jeszcze będą. Tam dalej jeszcze będą. Także no to na tyle by było. Zobaczymy co tu jeszcze. Tu można coś jeszcze. Kulkę. Nic nie bierzemy. Tylko zostawiamy. Nic nie bierzemy. To musimy dobrze wpisać. No. No tak, zabierzemy, nic nie zabieramy, tylko wsadzamy. Że niech jak może jakieś hieny przylecą, żeby miały co wyjmować. Dobra. O. Piękny widok. Już skręt jest na Krzemieniec. Gdzie będziemy tam? Gdzieś będziemy szli. Tam będziemy szli. Tamtą ścieżką to jest gdzieś tam. Aha, tam będziemy dreptać. No jeszcze jest w linii prostej 1470 metrów do skarbu. Skarbu Makosa. Ładny widoczek, ładna panorama. A tu jest skręt. No, jednym słowem stoję, tu stoję po stronie polskiej, a tu stoję po stronie ukraińskiej. Tam jest wolność i swoboda i dziewczyna młoda. Więc nie wiem, czy tu jak tą ścieżką pójdę, to już po Ukrainie pójdę, czy nie? Tam może być, czeka kiedyś. No to lepiej nie. Lepiej nie ryzykować, ale tutaj to już jest chyba... Bo chyba tu straż graniczna chodzi, także wracam do Polski, skaczę, hop, i już jestem w Polsce. A masz paszport? No. Paszport? Nie no. No, także dotarliśmy, to jest na pewno to drzewo, widać nienaturalnie poukładane patyki. Zaraz będzie skarb na tym miejscu. Kurczę, zaraz, patyki. No, także... Po takie malutkie pudełeczko musiałem się dymnąć tyle kilometrów. No, nie sądziłem, że po 4 latach znów tu przyjdę. O, mały będzie ten, to nie wiadomo, co będzie tu można wsadzić. No, także idziemy teraz. Co tu mamy? Mamy dziennik. No, jakieś te turystyczne. No, no nie bardzo tu widzę, że... Co to jest? Odznaka turystyki czeskiej. Ołówek i to. Dobra, idziemy najpierw pisać.
idziemy, czy też pomyślimy nad tym, co by tam zrobić. Dobra, idę się wpisać. Wracamy już z Krzemieńca, tylko inną drogą wracamy. No. No to już wędruj, Kasiu. Dobra. No tam trzeba dotrzeć.